No, więc będzie coś nowego. Będzie coś nowego, bo już nie będziemy, znaczy będziemy pewnie dalej z Wiktorem rozmawiać, porównywać LARPy do RPG-ów, ale jak wiecie albo nie wiecie, mój konik to dwa systemy, o, może więcej, ale takim głównym to Legenda Pięciu Kręgów. A strasznie mało na YouTubie jest, na YouTubie, czy strasznie ciężko znaleźć jakieś informacje do Legendy Pięciu Kręgów. Więc postanowiłem sobie, jest taki gość w internecie, Wojtek czyta, on sobie czytał Warhammera z Wikipedii, naprawdę polecam, pewnie wzór dla wszystkich, którzy chcą coś nagrać. No i ja tak trochę zgapiając bezczelnie od niego, poczytam coś o legendzie, tylko że na początek przeczytam to co jest w podręczniku. Tylko będę skupiał się tylko na elementach fabularnych, nie na opisie świata, nie na żadnych mechanice, no bo i po co? Czyli co? Początek świata. Dziecko, czy widzisz koło, które narysowałem na ziemi? Powiedz, gdzie jest jego początek, a gdzie koniec? Nie możesz odpowiedzieć, gdyż na to pytanie nie ma odpowiedzi. Zawsze jest jakiś początek i koniec. Lecz tu nie ma ani jednego, ani drugiego. Tak jak koło, historia nie ma początku, ani końca. Zanim nastał ten świat, istniał już inny. A gdy ten się skończył, na jego miejsce przyjdzie nowy. A nasze dusze spadną weń tak, pod ciężarem wielkich, jak i też podłych uczynków. Oto droga wszystkich rzeczy. Droga, którą musisz się moje dziecko nauczyć. Tylko tak odnajdziesz pokój, na tym padole smutku i żalu. Na początku tego świata, jak na początku każdego innego, była nicość, która trwała samotnie pośród pustki. I tak było przez niezliczone wieki. Nagle, bez ostrzeżenia, nicość uświadomiła sobie, że jest samotna i poczuła strach. Z niego powstała pierwsza z trzech części świata. Potem nicość zapragnęła czyjegoś towarzystwa. Tak powstała druga z cząstek. W końcu nicość zrozumiała, że świat zrodził się z jej słabości. Zaraz tak pożałowała swojego czynu i żal wypełnił dzieło, a trzeci, oto ostatni fragment, dopełnił świata i uczynił go całością. Gdy nicość wypowiedziała swe słowa, świat był gotowy. Z początku jego towarzystwo było jak jajko, którego ciężkie żółtko mieszało się z lekkim białkiem. Potem jednak lekkie oddzieliło się od ciężkiego i pięło się w górę, podczas gdy ciężkie opadało w dół. Lekkie unosiło się wyżej i wyżej, lecz jego część zawahała się i tak powstało niebo i chmury. Reszta bez wytchnienia pięła się ku temu, co wydawało się wieczne i tak powstały niebiosa. Tymczasem ciężkie tworzyło świat, opadało coraz niżej, niżej w dół, formując bezkształtny chaos przypominający meduzę. I tak było przez wiele lat. Słońce i księżyc. Wraz ze stworzeniem niebios narodziło się troje bóstw, których imion nie można wymówić. Zrozumiały one, że ziemia znajduje się pod nimi. Należy nadać jej formę, więc razem stworzyły młodego mężczyznę i kobietę, by nadać kształtu świat. Tworząc mężczyznę i kobietę, bogowie używali swoich imion, dlatego właśnie nie można ich nazwać. Gdy mężczyzna i kobieta zrodzili się w niebiosach, spojrzeli w dół na bezkształtne ziemię i zobaczyli, że trzeba je ukształtować. Stąpili wtedy po tęczy i zobaczyli, że ziemia jest bezkształtna niczym medusa. Zastanawiając się nad swoim zadaniem, zrozumieli w końcu, że jedynym sposobem, w jakim mogą je wykonać, jest nadanie imienia bezimiennym lądom. Myśleli długo nad imieniami dla świata, a gdy już je mieli, ucałowali bezkształtną ziemię i wyszeptali to miano. A gdy zostało one wypowiedziane, padły też ich imiona. Kobieta stała się Ametarasu, słońcem, a mężczyzna Onotangu, księżycem. I na bank źle przeczytałem te nazwy. Kobieta i mężczyzna razem szybowali przez niebo nad niedawno nazwaną ziemią, ta zaś nabierała kształtu. Lądy oddzielały się od mórz,
na żyznych glebach wzrastały rośliny, a w ciepłych wodach oceanów ryby przybierały różnorodne formy. Tymczasem w niewiosach powstawały fortuny, zrodzone ze snów istot śpiących na ziemi. Księżyc i słońce wielokrotnie obiegali ziemię, aż w końcu wszystkie istoty wybrały swoje postacie. Wtedy wypoczęli, a potem znów spojrzeli w dół ku ziemi. Ku ich zdumieniu odkryli istoty, które zaczęły budować. Wielki sen Naga. Budowniczo zwali się Naga. I jak wszystkie inne istoty, mogli dowolnie zmieniać swój kształt. Praktykowali sztukę i wojnę. Podobnie jak teraz ludzie. Jednak wtedy, w czasach Naga, nie było jeszcze ludzkości. Podobnie też jak my, czcili tysiące fortun, tańczących wśród gwiazd i wiecznie ośnieżonych szczytów, wierząc, że najpotężniejszym z nich jest Słońce, tak samo, które my nazywamy Amaterasu. Widzieli, że nadejdzie chwila, gdy znużone Słońce uśnie, a nim zasną i oni. Wiedzieli, że nadejdzie chwila, gdy znużone Słońce zaśnie, a z nim zasną i oni. Czy nie bali o to? Zatrasali się w cichej komplementacji, cieszyli się przekonaniem, że ich cywilizacja przetrwa każdą katastrofę, jaka mogła się wydarzyć. Byli dumni, moje dziecko, i oto stała się przyczyną ich zguby. Czas wielkiego snu przyszedł wreszcie, choć nie wtedy, gdy tego oczekiwali. A kiedy pan księżyca pochwycił panią słońce, era Naga przeminęła i zaczęła się era człowieka. Dobra, to chyba tyle na pierwszy raz. Jakoś czytanie na głos takich długich tekstów od podstawówki trochę sprawiło, że wyszedłem z formy, ale myślę, że z każdym następnym będzie lepiej. No i co? Tak jak mówiłem, poczytam tutaj historię, a potem zacznę się zagłębiać w klany, więc jeżeli chcecie o jakimś klanie konkretnie usłyszeć, to powiedzcie, a jeśli nie, to zacznijmy od lwa, bo jest to mój klan ulubiony, czyli najpierw przeczytam, a trochę po nim opowiadam, jak on mniej więcej wygląda w mojej legendzie pięciu kręgów. Dzięki, cześć.